Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku pójdziemy i spytamy się SpongeBoba, o co chodziło z tą tajną bazą, dlaczego tam jest jakaś tajna baza i dlaczego ją przed wszystkimi ukrywają. No i oczywiście na początek teraz się w ogóle spytam o tą mapę. Jestem ciekaw, co on powie na temat mapy, no bo tam ewidentnie było widać, że jest jakaś tajna baza, nawet jest zaznaczona krzyżykiem na mapie, więc na bank będzie musiał nam wygadać wszystko i się dowiemy się, o co tak naprawdę z tym chodzi. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Zapraszam na mój drugi kanał, Filip Szczypka, na którym są vlogi. Codziennie wrzucamy tam filmy, raz są shorty, raz są normalne filmy. W dzisiejszym dniu był akurat film, więc serdecznie was zapraszam, ponieważ mega fajne filmy są, polecam, dobra. Lecimy do SpongeBoba, bo ja muszę z nim porozmawiać koniecznie o tym wszystkim. Ej, w ogóle jak te palmy się pięknie prezentują tam. Ej, naprawdę, to dodaje taki pełni temu całemu krajobrazowi, że to jest niesamowite. Dobra, mamy 16 fajerwerek, ale wiecie co, czekajcie, ja jeszcze sobie skoczę szybko tutaj do laboratorium, ponieważ może mi się przyda dzisiaj podka na niewidzialność, więc wezmę sobie ze sobą, bo może pośledzimy ich, bo nie wiem, czy mi się przyznają do tego, wiecie o co chodzi, więc... Ej, dlaczego tu jest gąbka? Ej, co tu się stało? Dlaczego... Dobra, to o to też się będę musiał spytać. Ktoś mi w laboratorium dziurę zrobił i gąbką załatał. Ale dobra, to później. Dobra, mamy podka na niewidzialność. Weźmy dwie. Chociaż nie, starczy nam jedna. Ale dobra, weźmy dwie, na wszelki wypadek, bo... Wiecie, jakby dłużej trwała, że tak powiem, pogoń za nimi, to dwie nam wystarczą. Dobra, lecimy na bikini dolne, do SpongeBoba, pogadamy z nim i dowiemy się może czegoś ciekawego. Dobra, ja wiem, gdzie jest ta tajna baza. Uwaga, przypomnijmy sobie tajną bazę. Tutaj dokładnie w tym miejscu jest, przy tych haszczach. No, bardzo dobrze zakamuflowane, ale dobra, zobaczymy, co SpongeBob na to powie. Halo, halo! Czekajcie, tu ma dzwona. Halo! Siema, SpongeBob! Siema, SpongeBob! Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie dzisiaj bardzo ważne. I jestem ciekaw, jak mi na nie odpowiesz. Chodź, musimy się przejść. Musimy się przejść na twój dach. Oho, dawno tam nie byłem. No widzisz, znaczy wiesz, całkiem na dach też nie pójdziemy, bo ja chcę właśnie troszkę mniej przyspać. Bo tutaj jest takie ciekawe miejsce. Chodź, dokładnie tutaj. Moja sypialnia. Twoja sypialnia. Ukrywasz coś w swojej sypialni? Nie. Nic nie ukrywasz w swojej sypialni? Nie no, sypialnia jak sypialnia. Dobra, a ta mapa? Co mi na temat tej mapy powiesz? To jest mapa tutaj moich bikini. A ten krzyżyk, który jest na tej mapie? Co oznacza? Nic nie oznacza. Jaki krzyżyk? No ten krzyżyk. Ej, idziemy, czemu tu nie ma krzyżyka? To był krzyżyk. Tu był krzyżyk. No nie ma krzyżyka, o czym ty mówisz, gościu? Nie no, był krzyżyk, usunąłeś krzyżyk. Był krzyżyk. Jaki krzyżyk? Gdzie? Tutaj, w tym miejscu było ukryte to. Tutaj była skrzynka. Usunąłeś to. O czym ty mówisz, Szczypson? SpongeBob, nie kombinuj, ja doskonale wiem, dobra. Wstawaj, bo chyba śpisz. Nie, jaki śpisz, no, tutaj był krzyżyk, tu było coś zaznaczone. O czym ty mówisz? I tu była skrzynka, ja to znalazłem tu ostatnio, jak byłem. Sprawdzałem, czy jesteś w domu i znalazłem skrzynkę. Żadnego X-a krzyżyka na mapie nie ma, jak widzisz. Dobra, to czekaj. Czyli twierdzisz, że nic tam nie było nigdy. No nic, a nic. I tutaj w tej dziurze wcale nie kryje się twoja tajna baza. Tutaj w tym, tu gdzie jest ta woda. No, tak, najciemniejszy fragment, najciemniejszy, najgłębszy. No, tam głęboko nie ma twojej tajnej bazy, tak twierdzisz? Nie ma. Dobrze, zapraszam w takim razie. Dobrze. Chodź w takim razie. No chodź, zobaczymy, czy tam faktycznie żadnej tajnej bazy nie ma. Bo mi się wydaje, że coś tutaj kłamczysz. Mniej no widzów. Nie kłamcie. Jak mogę kłamać, jak ja nigdy nie kłamię? No nie wiem, Pinokiem nie jesteś, zobaczymy. No chodź, zobaczymy. Zobaczymy, no, czy faktycznie tutaj żadnej tajnej bazy nie ma. Dobra, uwaga. Wchodzimy tu, zapraszam. Tutaj na sam dół płyniemy, na sam dół. Dobrze, bardzo dobrze. Już widzisz? Co widzę? Piasek. Co jest grane? O czym ty mówisz, Szczypson? No tu była tajna baza wasza. Ty, tajna baza, ja się tu duszę. Nie ma żadnej bazy. No jak nie ma? No mówię ci przecież, że nie ma, o czym ty mówisz w ogóle. Dobra, usunęliście to, tu było to. Nic nie usuwaliśmy, bo nic nie było tutaj, Szczypson. Wstawaj. No ale ja jestem obudzony, no. Była tutaj na... Dobra, nie wiem co się dzieje. Dobra, no nie wiem, dobra, przepraszam, to były złe oskarżenia w twoją stronę, przepraszam. No, znowu mnie oskarżasz. Nie, ale to tak, cię nie, po prostu chciałem sprawdzić, jak zareagujesz, jak ktoś cię będzie oskarżał o coś.
Dobrze, jak to nic nie ma. No, ale dobrze, dobrą reakcję miałeś. Dobra, smażu, pialece, bo ja mam masę rzeczy do roboty. Życzę ci miłego dnia. Trzymaj się. Elo. Ej, dobra, widzowie, tu jest jakiś przekręt. Tam na bug była tajna baza, no przecież wiem o tym, że była. Chodźcie, leci do Patryka, leci, czekajcie. Muszę wypić potę. I lecimy tam teraz, to jest ten moment, właśnie po to mi ta pota była. On poleciał od razu do Patryka. Ciekawe po co, teraz akurat jak się dowiedział o tym, że ja tutaj wiem o tajnej bazie. Dobra, lecimy tam do nich, zobaczymy, o czym oni gadają. O kurczę, oberwałem, dobra, wchodzimy do środka. Czy jesteśmy? Ej, ośle, jest, halo. To jest SpongeBob. A co jest SpongeBob? Medytowałem. Medytowałeś? No. Patryk medytował. Simpson mówił, że medytacja pomaga na rozmowy z kobietami. Naprawdę, Patryku? Naprawdę. Ja muszę umieć, żeby rozmawiać z Milki. I to mi może pomoże. I rozmawiać chyba ze wszystkimi, bo z tego co wiem, to chyba Szczypson się o czymś dowiedział. Czy nie? Jak się? Ale o czym się dowiedział? No co nie ty wiesz, mówisz, wiedziałem, że coś ukrywają. Co? Nie wiesz, zaprowadził mnie praktycznie pod samą wejście do naszej bazy. I skąd bym mógł wiedzieć? Ja nic nie powiedziałem i ty pewnie coś powiedziałeś. Ale ja mu nic nie mówiłem, jak on tam mu niby się dostał? No na pewno, bank mu coś powiedziałeś, bo jakbyś nie mówił, to by się nie dowiedział o tym, Patryku. To jest mój kolega, ale ja mu nie mówiłem tego, ale co on tam wszedł? Przypomnij sobie. No nie wszedł tam, był blisko, był chyba dwie kratki od wejścia. Naprawdę? O nie! Ej, dobra, oni faktycznie coś ukrywają. Ej, to czekaj. Patryku, to może jest... Może chodźmy tam, zobaczymy, jakoś lepiej ulepszymy to wejście. No dobra, o, dobra, idą do bazy. Żeby się nikt tam nie dostał. Idą do bazy, to dobra. Chodź, bo to idę jest naprawdę... Dobra, SpongeBob, no, ja... że nasz sekret zdradziłeś komuś, no. Ale ja nic nie mówiłem nikomu, SpongeBob, bo przecież dobrze o tym wiesz. To ja jest musiałem nasz specjalnie sekret... ciebie udawać, żeby on się nie domyślał. No dobra, ale to jest stary mój sekret i ja nikomu o tym nie mówię. No ty wszystko mówisz wszystkim. Tylko nie, prawda, nie mów tak, SpongeBob, nie mówię wszystkim wszystkiego. Aha. Jak się kłócą. Co jest, dobra, grasz, dobra. Wchodzimy. Tylko idziemy tam. Jak to się robiło? To się robiło, tylko masz łopatę, bo ja łopaty nie wziąłem. O nie, to im zajmie trochę. O nie, ja... Ja mam kilofa, ja umierać. O właśnie, ja muszę nabrać powietrza, oni też będą... Też muszą nabierać powietrza. Muszę cofnąć SpongeBob. Ale co, zamurowali bazę, także sami nie są w stanie wejść. Dobra, ja im nie pomagam, ale ja wejdę do środka od razu za nimi. I zobaczymy, co tam... Dobra, kopią to. Ja już jestem blisko. Dobra. Dobra, kopią się tam, czyli tam faktycznie coś jest. Dobra, schodzę na dół. SpongeBob, ja umieram! Już jest, możesz chodzić, Patryku. Dobrze. Jesteśmy w środku. Dobra. Chodź, Patryku. Super. Chodzić, ja czyli, chodzę. Tak jak mówiłem, jest tutaj tajna baza, wiedziałem o tym. Dobra, ciekawe, co oni teraz zrobią. Jestem, Patryku. Zaraz śledzić, co trzeba zalepić. Nikt szybko zamykaj, szybko. O, zalepili, żebym nie mógł wejść. Dobra. Dobra, chyba co nie będę robić? Jakuszki dla palionki? Co? Są, nie znikły żadne? Dobra, ten co się jara kwiatkami. Tak. Przecież ta palionka ci rzuci, gościu, jak ty masz? Nie, ta palionka nie rzuci mnie. Ja się jej spodobam, zobaczysz. Ale ty jesteś głupi, Patryku. Nie, ty jesteś głupi, SpongeBob. Oj, nie, kłócą się. Ty zdradziłeś tutaj o naszej tajnej bazie, Szczypsonowi. Nic nie mówiłem, ale powiem ci, że te z tych gąbek tego zamku zbudować ci się nie uda. Co? Zobaczysz, że mi się uda. To będzie brzydki zamek. On będzie najgorszym budynkiem tutaj. Ej, on chce jakiś zamek budować, co jest grane? Twój plan się nie uda, mój się uda i mój będzie lepszy. Ja zobaczę, czy wyrósł do Milki. Zobaczymy, czy są jak tutaj... Palionka i Milki będą moje. Co on tam ma? Ej, ukradli ci ktoś tutaj? Dobra, nie ukradł. Ty kąbek, co jest grane? Jest dobrze. Dobra. Ej, on faktycznie chce coś budować. Nikomu nie możesz o tym mówić, bo już Szczypson coś się domyślił i na bank od ciebie się domyślił, że tutaj jest. Nie ode mnie! Tak, nie mam tego. Nie wiem, ale no może jakoś podglądał, jak tu byliśmy, albo nie wiem, patrzył z krzaka. Nie wiem, SpongeBob, no po prostu musimy teraz uważać. A nie zgubiłeś swojej mapy, głupku, czy coś? A nie, tu akurat znalazłem mapę SpongeBoba. Nie wiem. Ale jestem ciekaw, jak oni ukryli ten krzyżyk. Dobra, musimy stąd wyjść jakoś.
bo mi się za 3 minuty kończy pota. Nie możemy tutaj za długo siedzieć. Ale dobra, oni tutaj coś kombinują. Dobra, spań, coś... bo nie wiem, musimy chyba wracać, ale musimy obmyślić lepszy plan, żeby tutaj nikt się nie dostał. Ja myślę, że my musimy jakoś to u góry bardziej zamurować. No przydałoby się w sumie. W sumie masz rację, tym razem masz rację. Dobra, oni będą to jakoś murować bardziej, dobra. Dobra, spańczo, idziemy stąd, tylko jak stąd wyjść? Zaraz otworzę wejście, tylko chwila. Nie okay. Popychaj mnie. O kurczę, dobra, ja go popchnąłem niechcący. Ej, jak tutaj wyjść teraz? O, kurde, Patryk. No ja nic nie robię, spańcz, bób. Oła! Dostałem ciosa od Patryka. I stary, nie zalej tego. O nie, on tu co robi, co tu... Nie zalej naszej tajnej bazy. Ej, zalewa se tu bazę, zalewają se bazę. Dobra, ja wychodzę. Wychodzę, szybko wypłynę trzeba stąd. Dobra, ja już tu nie chcę przebywać, bo oni tam jakieś cyrki robią. Zalewają se tą bazę, jeszcze mnie Patryk uderzył, ale on jest tak tępy, że nawet nie zauważył tego, że kogoś uderzył i usłyszał, że ciosami wyładował. Ej, dobra, oni faktycznie mają tajną bazę, faktycznie tam siedzą i przyznali się do tego. W sensie ja doskonale wiedziałem też, że tam tajną bazę mają, ale nieźle, że spadł, bo od razu jak się dowiedział, że ja tutaj... coś podejrzewam, to on od razu się stamtąd zebrał i od razu poszedł do Patryka to ogarniać. Dobra, wiemy, że jest ta baza i wiemy, że ją po prostu murują. Czyli po prostu w momencie, kiedy ją zamurowali, też pewnie usunęli ten znacznik na mapie, żeby po prostu usunąć wszelkie poszlaki, wiecie o co chodzi. Więc to jest całkiem mądre, co zrobili w tym momencie. Ja wracam z powrotem na chatę, no bo ja już się dowiedziałem wszystkiego, co chciałem się dowiedzieć. Więc ja już jestem, że tak powiem, ukontentowany. Ja tutaj mogę sobie teraz wylecieć szybko. Polećmy tak, wracamy z powrotem na chatę. Oni coś tam będą z tą bazą kombinować. Ja jestem ciekaw, po co to wszystko jest, wiecie, dowiedzieliśmy się, że Spanżo chce zbudować jakiś zamek z gąbek, więc to jest ciekawe, po co mu ten zamek w ogóle. No a Patryk ma masę kwiatków po to, żeby wyrwać milki, no nie wiem totalnie o co chodzi, ale całkiem śmieszna sytuacja. W każdym razie zakładam zbroję tak, żebyście mnie mniej więcej widzieli i kończę odcinek w tym momencie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!